piękne słońce. Słońce grzeje. Banan zimowany w budzie ze sterodulu ma troszeczkę za ciepło. 34 stopnie pokazuje dzisiaj czujka. Więc rozwalmy tę budę i zobaczmy, w jakim jest stanie. Dzień dobry. Dobrze, bez zbędnych ceregieli, ja po prostu postaram się to rozkręcić i będziemy mieli taką kinder niespodziankę. Wielka chwila, ostatnia śruba. No, kinder niespodzianka. Uwaga, uwaga, tam, ta, ta, tam. Wszyscy to widzicie. On nie tylko żyje, on już wypuścił liścia. Zobaczcie to z bliska. O, proszę bardzo. Ten liść już jest złamany, bo nie miał którędy wyjść. Tak więc to był ostatni moment na to. Rozłożę całą i pokażę Wam w całej okazałości, jak to wygląda. Prawne oczy pewnie zauważyły przy otwieraniu, że kabel grzewczy nie dyndał tak, jak dyndał wcześniej. Tak, moi drodzy, on był powieszony na daszku i musiałam najpierw zdemontować daszek. Zrobiłam to poza wizją, bo to była grubsza operacja. No i mamy potwora w całej okazałości. Moi drodzy, jest czarny. Pewnie pomyślicie, że to jest grzyb. Nie, słuchajcie, to jest musa. Sikimensis, na początku powiedziałam, nie basio, tylko sikimensis. To jest u niego taka naturalna cecha, to będzie czerniało i potem to wyschnie, trochę zjaśnieje, potem to się trochę złuszczy. Moim zdaniem jest super. Najważniejsze, że nie ma nigdzie zgnilizny, tak? Takiej białej, paskudnej, śmierdzącej. No i ten liść, no niestety, no za późno to wszystko zrobiłam. Muszę go teraz obciąć. A mam nadzieję, że się nie zabije. Ach. Nie miałam po prostu czasu. Zobaczcie, ile straciliśmy. O, jaki to już byłby wielki, potężny liścior. Trudno, straty muszą być. On nadrobi bardzo szybko. Nie nawożę go teraz, absolutnie. Dlatego, że no, moi drodzy, mamy dopiero kwiecień. Przymrozki do połowy maja mogą być, nie muszą, ale zimna Zośka, o zimnej Zośce też jest film na kanale, na czym to polega. Wtedy będę musiała go okryć, ale mam nadzieję, że te przymrozki nie przyjdą i jest duża szansa, że on w tym roku zakwitnie. Pokażę Wam może z bliska. Zobaczcie, jaki to jest gruby pień. To już jest naprawdę potężna roślina. Wygląda jak wygląda, bo była próba przysypania go trociną, stąd te wióry. Ale tutaj zobaczcie, wszystko jest eleganckie, zdrowe. Tutaj już połowa liścia się wysunie, za chwilę będzie następny. No, odrosty, mamy jakieś odrosty? Na tą chwilę nie widzę. Coś tam było małego, ale ja część wykopałam, a część po prostu spisałam na straty. Tak więc no taka kolej rzeczy, nie można mieć wszystkiego. Moi drodzy, podsumowując, jest bardzo dobrze. Okej, zima była łagodna, najzimniej było w okolicach Bożego Narodzenia, ale kabel grzewczy, ta cała instalacja się sprawdziła. Ten cienki sterodur się też sprawdził. No, niestety, no, test trochę mało wiarygodny, no bo mówię, ta zima była summa summarum łagodna. Mam nadzieję, że już nie przyjdą przymrozki, bo to jest teraz to największe ryzyko, że przyjdą przymrozki. Jak tak, to będziemy je okrywać. No, trzeba kombinować, to jest... To właśnie z zimowaniem bananów, że kiedy zaczyna nam się wcześniej robić ciepło, musimy je już odwinąć, wyciągnąć, bo one nie mogą zimować wtedy w zimie, w ciemności, bo rosną i żółtną im liście. No, trzeba wyważyć ten moment. No ja w tym momencie, no widzieliście, nie miałam wyjścia, już musiałam otworzyć, no ale jestem zadowolona, jestem zachwycona, mam nadzieję, że to maleństwo w tym roku zakwitnie i po prostu pójdzie na kompost i będę zaczynać historię od nowa, bo czeka się też trochę na te piękne kwiaty, na te banany. Jeśli chodzi o samą budę, jedno co bym na pewno skorygowała, nie robiłabym tej budki kwadratowej, bardziej trójkątną, albo ustawiałabym ją kantem do kierunku wiatru, wtedy nie musiałabym mieć historii ze sznurkiem. Moi drodzy, pierwszy banan odwinięty, został nam jeszcze banan w czarnym worku na tarasie, którego też zaraz idę odwinąć i oczywiście została nam do odwinięcia palma. W jakim stanie są? Zobaczycie w następnym odcinku. Miłego tygodnia. Trzymajcie się. Pa!